Dzień dobry Państwu. Bardzo, bardzo serdecznie chciałbym Państwa przywitać u Państwa w domu we Wrocławiu. Bardzo dziękuję, że Państwo przyjechaliście. Ja jestem 8 lat burmistrzem w tym mieście, proszę Państwa. Od 2002, od końca 2002 roku. Wrocław jest dość aktywny na arenie międzynarodowej, więc bywali tutaj różni wielcy. Była Angela Merkel, Nagrodę Wrocławia odbierał George Bush Senior, był i Dalaj Lama i inni wybitni przedstawiciele myśli światowej i przedstawiciele świata. Chcę powiedzieć, że dzisiejsze spotkanie jest dla mnie najbardziej wzruszającym spotkaniem, jakie przeżywałem w ciągu 8 lat. Jakiś czas temu otrzymałem list od pani Sabiny. Ten list przeczytałem, nie wiem, myślę, że setkom znajomych, pokazując i smutną, i niezwykłą historię klasy, w której, o ile pamiętam, 36 było. 30 ile? 6, 36. I jeżeli dobrze pamiętam treść tego listu, 35 osób wyjechało. Nie umiem zrozumieć, dlaczego państwo polskie nigdy nie przeprosiło za 68 rok. Żyjemy w wolnym kraju. Dobrze. Wszyscy państwo powinniście czuć się wrocławianinami. Wszyscy państwo, którzy zechcecie, powinniście czuć się Polakami. To jest bardzo gorące moje marzenie. Tu jest wasz dom. Albowiem jest rzeczą piękną i wspaniałą, że świat jest w większości wolny, że wolno jeździć tam, gdzie mamy ochotę. Ale jest rzeczą haniebną zmuszanie ludzi do tego, aby musieli opuszczać swoje domy. Po II wojnie światowej, kiedy okazało się, że Wrocław jest miastem, w którym w 100%, czy też niemal w 100% wymieniono ludność, nigdy więcej takie rzeczy nie powinny się zdarzać. O tym, że Wrocław ma być miastem otwartym, że Wrocław ma być miastem dla wszystkich, którzy tutaj się urodzili, dla wszystkich, którzy tutaj pobierali naukę, staraliśmy się opowiedzieć między innymi w synagodze wrocławskiej, którą, jak rozumiem, Państwo wczoraj zechcieli odwiedzić. Będę pokazała i rozumiem, że Państwo z uśmiechami opuścili synagogę. Bo w rzeczy samej, proszę Państwa, Wrocław ma być wspólną własnością tych wszystkich, którzy chcą się czuć stąd. Wszystkich, którzy tutaj się urodzili, wszystkich, którzy tutaj mieszkali, wszystkich, którzy chcą tutaj przyjeżdżać. W Polsce, nie wiem, jak to powiedzieć delikatnie, ale Polska jest krajem pięknie rozwijającym się, ale wciąż tu i ówdzie podnoszą głowę albo pojawiają się obrzydliwe wapory antysemityzmu. To jest coś najokropniejszego na świecie. Jest taki, może opowiem dowcip, tak? Jest taki, nie wiem, czy jest zbyt odważny, ale jest taki dowcip o, w dawnych czasach z kraju rad, ze Związku Radzieckiego wyjechała orkiestra z koncertami do Londynu i szef orkiestry radzieckiej chwalił się swojemu koledze, mówi, patrz, w mojej orkiestrze pierwszym skrzypkiem jest skrzypek pochodzenia żydowskiego. Na wiolonczeli gra Żydówka, a jak gramy z fortepianem, to do fortepianu też zasiada Żyd. A mówią, że u nas antysemityzm. I pyta kolegę z dyrygenta orkiestry brytyjskiej, a ty ilu masz Żydów w swojej orkiestrze? Na co Brytyjczyk mówi, wiesz, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. I to jest jakby sedno tej sprawy. Ja bym chciał, żeby Wrocław był miastem otwartym naprawdę dla wszystkich. Miastem absolutnie
wielokulturowym i miastem szanujących, szanującym wszystkich, którzy, tak jak Państwu powiedziałem przed chwilą, choć przez moment, bądź przez dłuższą chwilę tego miasta dotykali. Nie wiem, jakie będą Państwa wrażenia z Wrocławia. Chciałbym, żeby były jak najlepsze. Chciałbym, żeby Państwo możliwie często odwiedzali to miasto. Dopóty ja tutaj będę w biurze niedaleko, to jestem gotów do udzielania wszelkiej pomocy. I chcę Państwa zapewnić, że jest niewielkie zgromadzenie, więc mogę powiedzieć, że pewnie wygram najbliższe wybory, więc przez 4 lata będę się starał, żeby było tak jak właśnie Państwu obiecywałem, tak jak być powinno, żeby w tym sensie Wrocław budził u Państwa, u innych osób tylko i wyłącznie uśmiech i wrażenie otwartości. Teraz się muszę przyznać, że trochę mówię dzisiaj nieskładnie, ale jestem naprawdę niezwykle wzruszony. To znaczy swoim przyjazdem i swoją wizytą dostarczyliście mi Państwo ogromnego wzruszenia. Opowiedziałem swoim dzieciom o tym, że dzisiaj się tak spotkamy. Mam nadzieję, że w katalogu wystawy, którą będę miał u siebie w synagodze, zechcieli Państwo zauważyć, że o tej historii opowiedziałem także. I pewnie lepiej będzie, jak o innych sprawach sobie porozmawiamy za chwilę w tej części mniej formalnej. Ja będę do Państwa dyspozycji. Potem rozumiem, że wieczorem jest kolacja i świętujemy nowy rok, tak? To ja się z pewnym opóźnieniem pojawię na tej kolacji, ale się pojawię, bo jeszcze muszę pójść na koncert, gdzie będzie wykonywany utwór Krzysztofa Pendereckiego. Ale jeszcze przez chwilę zostaniemy w ratuszu. Ja bardzo prosiłem, żebyśmy się mogli spotkać właśnie w ratuszu, bo to jest serce Wrocławia, prawda? I chciałem powiedzieć i pokazać, że to serce jest Państwu dedykowane. Na marginesie chcę powiedzieć, że bardzo młodo Państwo wyglądają. To jest takie moje kolejne miłe wrażenie. Także ogromnie się z tego cieszę. Dla wszystkich Państwa wszystkiego dobrego. Ktoś mi miał podać klucz. Nie mamy tylu kluczy do miasta. To zmienimy zamki, ale klucz. Nie, żartowałem. Klucz jest oczywiście po to, żeby właśnie korzystać. To jest klucz do, nie wiem jak to powiedzieć, do bram, serca, no i do skarbca miejskiego. Także proszę korzystać. Jeśli Państwo pozwolą, to ja go symbolicznie pani Sabinie wręczę. Dobrze? Co jest w scenariuszu? Teraz pani będzie przemawiała, ale jakby to, nie wiem jak to wyrazić, ale ja bym chciał coś takiego powiedzieć. Strasznie Państwu dziękuję. To znaczy przepiękną rzecz zrobiliście przyjeżdżając do Wrocławia. Bardzo, bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Kłaniam się z głęboką wdzięcznością naszym dostojnym, hojnym gospodarzom. Panie prezydencie, panie wiceprezydencie, panie dyrektorze. Wiele wzruszeń mamy dzisiaj. Dobrze jest być z wami tutaj w atmosferze, która jest tak inna od atmosfery, która otaczała nasz wyjazd. I dziękuję wam w imieniu nas wszystkich z całego serca. Wy jesteście autorami tego pięknego momentu. Kłaniam się. Kłaniam się wam, towarzyszom moich niewinnych zabaw,
świadkom mojej młodości, kompanom mojego beztroskiego śmiechu i mojego pierwszego rozczarowania. Kłaniam się cieniom naszych rodziców. Do gospodarzy. Wydarzenia 68 roku zmieniły nasze życie. To nie jest wasza wina. To nie wyście zrobili. Wręcz przeciwnie. Ciężar tamtych wydarzeń nosimy razem, my i wy. Dla nas rezultatem było wyzwanie emigracji, świadomość, że z nami kończy się 800-letnia tradycja polskiego żydostwa, tragedia naszych rodziców. Wy odziedziczyliście coś równie znamiennego. Wy odziedziczyliście wagę odpowiedzialności. Musicie wszystko opowiadać swoim dzieciom, bo wzmianki w podręcznikach historii łatwo ominąć, jako że to coś, co się zdarzyło, już nas nie dotyczy, a ludzkie historie dotykają. Margaret Thatcher miała rację, kiedy mówiła: nie chcemy takiego społeczeństwa, w którym państwo odpowiada za wszystko, a nikt nie odpowiada za państwo. Panie prezydencie, w pańskim mądrym, wzruszającym adresie z okazji rededykacji synagogi słyszeliśmy wszyscy pańskie szczere i zakłopotane pytanie o antysemityzmie. Powiedział pan: w moim Wrocławiu. To ja bym chciała opowiedzieć kilka obrazków z mojego wrocławskiego życia. Rozstaliśmy się, Wrocław i ja, Polska i ja, 42 lata temu. Miałam 20 lat i zostawiłam faktycznie wszystko, co znałam, wszystko, co miałam, wszystko, co było moje. To kasztanowe drzewo przed oknem, z którym wyrosłam, uczelnię, która mnie wyrzuciła, sąsiadów, którzy jak sępy krążyli dookoła, czekając na ochłapy, może nam się czegoś nie uda sprzedać i zostanie. Zostawiłam Jacka, który był moją pierwszą miłością. Zostawiłam historyczne dziedzictwo moich przodków. Na granicy zostawiłam również plan Wrocławia, taką durną turystyczną mapkę. Celnicy uznali to za dokument państwowy i zabrali. Odłamali również obcasy w moich kozaczkach, szukając Bóg wie czego. I tak przyjechałam do Wiednia, kuśtykając po śniegu w tych połamanych butach. Ostatnia kolacja w Polsce była u państwa Bobeckich w Katowicach. Basia była moją przyjaciółką ze studiów. Na elektronice było nas tylko kilka dziewczyn, więc się bardzo razem trzymałyśmy. Gdzież ty tam jedziesz w nieznane, Sabinka? Popłakiwała pani Bobecka, a ona wiele w życiu widziała. Wiesz, my mamy ten dom w Kasince. Jakby się zrobiło naprawdę źle, to my was przecież przechowamy. Mieszkaliśmy na Włodkowicach. Dzisiaj wiem na pewno, że nie wyrastałam wśród normalnych ludzi. Pani Dora przeżyła wojnę na aryjskich papierach i bała się chodzić po ulicach. Pani Żenia, ta, której ja się bałam, bo gadała do siebie i tłukła głową w mury, straciła swoje dzieci w Oświęcimiu. Wśród moich koleżanek na ulicy była dziewczynka, która się nazywała Lala Mociklińska. Była taka gruba, że kożuszek jej się nie zapinał na brzuchu, tylko na górze i na dole. Wychodziła się bawić z napchanymi policzkami, jak chomik, taka napchana, a jej mama stała na balkonie i krzyczała: Lala, połknij. A moja mama mówiła, żeby się nie śmiać, bo pani Mociklińska przeżyła wojnę w szafie i głodowała przez 3 lata. Takie było milię mojego dzieciństwa.
tuż koło Technodentu, zdaje się, że dalej tam jest jakaś spółdzielnia dentystyczna, było przedszkole. Nie żydowskie, ale takie normalne polskie przedszkole z huśtawkami, piaskownicą na podwórku. Zdaje się, że tam jakaś restauracja teraz jest. Cud cudów, jakoś mnie do tego przedszkola przyjęli. W przedszkolu zdejmowało się buty i nosiło się filcowe kapcie. Pod koniec pierwszego dnia moje buciki bardzo uwierały. Przyszłam do domu z pokrwawionymi stopami. W butach były pokruszone kawałki szkła. Już więcej do przedszkola nie wróciłam i nawet się nie zdążyłam pobawić na tych huśtawkach. Czy wy o takich rzeczach wiecie? Polscy sąsiedzi mówili o nas, jakoby się tłumacząc, ale z sympatią. Żydzi, ale fajni. Część rodziny mojej mamy przeżyła wojnę na rodzinnych polach. Doglądali tam szlachetni, bohaterscy sąsiedzi. Moja babcia Goldman też tak przeżyła, ale zabili ją po wojnie chłopi z nieopodal, we wsi Nowocielce pod Łańcutem, gdzie rodzina mieszkała od dziada pradziada. Myśleli, że ona jedyna przeżyła, a Goldmanowie mieli pola i sady. Mój wujek Zacharię, ten pochowany na cmentarzu na Pilczycach, ten, co też stracił swoje dzieci w Oświęcimiu, ten, co ją znalazł w tym domu, znał winnego. Ale cóż, jak już zaczęłam czytać Zbigniewa Herberta, to bym wujkowi tłumaczyła, że ci, co przyjdą po nas, będą uczyli się znowu najtrudniejszego kunsztu. Odpuszczania win. Ale nie wiem, czy mój wujek by to chciał zrozumieć. A pola i sady i tak za chwilę opaństwowiono. Czy wy o takich rzeczach wiecie? Moi rodzice pracowali w Polsce przez wszystkie lata. Nikt z ich środowiska nie jeździł limuzynami, to byli prości, uczciwi rzemieślnicy. Każdy z nich przeżyło cudem, innym cudem każdego dnia. Co oni komu zawinili? Wyjechali z Polski bez niczego, nawet bez obywatelstwa. Starzy ponad lata, doświadczeni ponad słowa i stracili swoje renty. Teraz podobno już można, ale dla wielu, dla moich rodziców to za późno. Przez swoje 20 lat na Zachodzie nie dostali ani grosza. Ani słowa. To są obrazki z mojego Wrocławia. Każdy ma swoje. Każdy, kto tutaj siedzi, może wam opowiedzieć swoje. I wszystko powinniście wiedzieć. I wszystko powinniście powiedzieć swoim dzieciom. Miłosz, powrót. Mój Miłosz, bo z Kalifornii. W starości wybrałem się do miejsc, po których błądziła moja wczesna młodość. Przedzierałem się gąszczem tam, gdzie kiedyś był park, ale nie było śladów alei. A to niedawno. Moja koleżanka ze Sztokholmu, Róża Goldfarb, pojechała 2 lata temu na odsłonięcie odrestaurowanego żydowskiego cmentarza w Łosicach pod Warszawą. Mama była z Łosic, bardzo chciała, ale już nie mogła ze starości i z choroby, więc Róża pojechała ze swoim szwedzkim mężem. Przyjechała również polska ekipa telewizyjna ze znaną dziennikarką, bo dzień się zapowiadał uroczyście i wzniośle. Dzień przed odsłonięciem zgroza. Cmentarz zbezczeszczony, gwiazdy Dawida na szubienicach, na grobach, ohydne, wulgarne napisy. Wszyscy widzieli. Róża porobiła zdjęcia. Potem złapali jakieś szmaty i doczyścili to wszystko na otwarcie. Następnego dnia cała wieś się zebrała. Ksiądz z kazaniem, główny rabin, starsza pani z Nowego Jorku, która wiele pieniędzy na ten cmentarz dała. O zbezczeszczeniu ani słowa.
Słynna dziennikarka powiedziała potem prywatnie, że się wstydziła, więc przemilczała. Proszę, opowiedzcie swoim dzieciom. Powiedzcie im również, że rzucali na nas kamieniami za tą tarczę siódmego liceum, bo wszyscy wiedzieli, że to żydowska szkoła. Nasza przybrana ciocia w Krakowie powtarzała przez lata, że powinniśmy odebrać nasze polskie obywatelstwo. Może dzieci zechcą kiedyś pracować w Unii. Ja ciągle na nie, już mam dwa obywatelstwa, już należę gdzieś indziej. Tam mnie chcieli, tam mnie przyjęli, ja tam należę. Ale Staszek, przyjaciel, nalegał, mówił, że konsul w najbliższym mi konsulacie, to przyjaciel ze studiów prawniczych, mówi: zadzwoń, oni teraz to załatwiają od ręki. Zadzwoniłam. Konsul faktycznie sympatyczny i ciepły w rozmowie, mówi: prosta sprawa, bo obywatelstwa pani faktycznie nigdy nie straciła. Już za kilka dni mam na biurku kopertę z podaniem. A tam na końcu ja, niżej podpisana, ubiegałam się o zwolnienie z obywatelstwa polskiego. Musi być jakaś pomyłka. Dzwonię jeszcze raz do konsula. No przecież pan wie, zrzekałam się, bo tego wymagali. A w Konstytucji Rzeczpospolitej mówi wyraźnie, ja się doczytałam Konstytucji, artykuł 34. Obywatel polski nie może utracić obywatelstwa polskiego, chyba że sam się go zrzeknie. Konsul rozumie dylemat. Jak się zrzekałam, to mi się nie należy zwrot. Myśli przed chwilą i mówi: to niech pani napisze, że się pani nie zrzekała. Usiadłam z dziećmi, to był Passover, pamiętam, i powiedziałam, że polskiego obywatelstwa nie będzie. I tak to jest do dzisiaj. Ja, urodzona we Wrocławiu, z dziadów, pradziadów w Polsce urodzonych i pochowanych, córka chłopki z Rzeszowskiego i szczotkarza ze Lwowa, ja nie mam polskiego obywatelstwa, bo mi bezprawnie zabrano. A teraz po 40 latach nie wiedzą, jak mi to gładko zwrócić, więc sugerują, żebym kłamała. Ale nasza szkoła była dla nas oazą. Byliśmy sobie nawzajem ostoją i podporą i rodziną. Nikt z nas nie miał rozległej rodziny, nie było ciotek czy kuzynów, dobrych babci. Nikt, ja nie mam żadnej babci ani dziadka. Nikt mi nie wsuwał ciasteczka, nie było dziadka, co mi wsuwał złotówkę, nie było prawie nikogo. Ale w szkole byliśmy bezpieczni i było nam ze sobą dobrze. Małgosia i ja recytowałyśmy Redutę Ordona z pamięci prawie że na wyścigi. Z Leonem prowadziłam niekończące się dyskusje o książkach i o egzystencjonalizmie Kawki i Niczego. Bronka rysowała studię w zeszycie od biologii i upierała się, że pójdzie na medycynę, w co nikt nie wierzył, bo miała dwóje z chemii. Byliśmy najbliższymi przyjaciółmi. Niektórzy z nas mieli przyjaciół Polaków, ale niewielu. Oprócz normalnych przedmiotów uczyliśmy się historii Żydów i od drugiej klasy języka i literatury jidysz. Językiem obcym był od piątej klasy angielski, bo dzięki repatriacji wszyscy i tak rosyjski znali. I przynajmniej wtedy nikt z nas naprawdę nie rozumiał, dlaczego na nas tymi kamieniami rzucają. Wiedzieliśmy tylko, że jesteśmy Żydami, a Polacy Żydów nie lubią. Ja tego dalej nie rozumiem. W pewnych polskich kręgach słowo Żyd było obrazą. Żyd był parszywy. Dlaczego? W perspektywie myślę, że w wielu środowiskach właśnie po drodze do szkoły strofowano by dziecko, jakby rzucił kamieniem w gołębia. A w Żyda to było okej. Czy to się zmieniło? I wszyscy kochaliśmy Wrocław. I wszyscy mamy takie samo zdjęcie z dzieciństwa. Stoimy w jakimś haftowanym kożuszku na rynku z gołębiami. I tak się jakoś stało, że bez pachniał jak bez
i słowo pachnieć pachniało. I łzy były pełne łez. Według pracy doktorskiej naszego kolegi ze szkoły, Julka Ilickiego, na Uniwersytecie w Uppsala w Szwecji, żydowska emigracja po wydarzeniach roku 68 to około 20 tysięcy osób. Mówią o nas w każdym kraju: mocna emigracja. Życie nam wyszło z hukiem. Małgośka ta od Reduty Ordona siedziała w loży z duńską królową na obchodach 300-lecia Żydów w Danii. Leon, mój przyjaciel od długich rozmów, jest biznesmenem w Baltimore, Maryland. Lutek został inżynierem, Staszek prawnikiem, Bela farmaceutą. Zosia jest nagrodzonym chemikiem. Wie, jak wydobywać minerały z Morza Martwego i używać je w słynnych izraelskich kosmetykach. Leon Lux jest profesorem historii w Niemczech, a Bronka ta od Stubi, co oblewała chemię i rysowała, jest znanym dermatologiem w Sztokholmie. Nasze przybrane ojczyzny są dumne z nas i my z nich. Ojciec mojego męża został zamordowany przez Niemców, zanim Edek się urodził. Matka była w ciąży. Jesteśmy oboje jedynakami. Mamy 5 dzieci i już 2 wnuków. Nasze dzieci mieszkają w każdym innym miejscu, w USA i w Kanadzie. Budują swoje własne życia, kariery i rodziny. Mają odwagę, wykształcenie, optymizm, kręgosłup i serce. A na duże rodzinne święta, na Passover i na Thanksgiving, zjeżdżają się do domu i wtedy przy naszym stole jest tłoczno, głośno i wesoło. Żyjemy. Odżyliśmy. Panie prezydencie, w pańskiej wzruszającej mowie w synagodze w maju przeprasza pan wygnańców 68 roku. Ważne słowo, odważne, potrzebne może dzisiaj bardziej Polsce niż nam, bo myśmy się już z tymi sprawami uporali, a Polska dopiero zaczyna. W imieniu nas wszystkich przyjmuję te przeprosiny, rozumiejąc w pełni ich wagę. Za kilka godzin usiądziemy razem do uroczystej kolacji Erev Rosh Hashanah, aby witać żydowski nowy rok 5771. Według naszej tradycji Bóg wybacza na sądny dzień wszystkie grzechy popełnione wobec Niego. Ale z ludźmi inaczej. Z ludźmi trzeba się rozliczyć samemu i samemu naprawić wszelkie zła. Bóg jest mądry i się do takich rzeczy nie wtrąca. Skończę Faulknerem z rekwiem dla zakonnicy. The past is never dead. It's not even past. Dziękuję.
pani Miriam Kleiner, pani Bea Sommerfeld, pani Pauline Feldman, pani Sofia Braun, pani Ethel Lipster, pan Lew Gif, pani Rosa Blusztajn, pan Włodek Goldstein, pan Isaac Reichman, pani Bella Franco, pani Eugenia Ardo, Staszek Szpetner, pani Małka Fisz, pan Leon Zajder, pan Szymon Zajder, pan Robert Furman, i pani Rita Pałac. Bardzo chciałem podziękować za to, jak i o czym pani mówiła. To bardzo jest ważne i w najgłębszym i w najlepszym sensie tego słowa chciałem obiecać, że oczywiście tak będzie, że te historie będą niesione w czasie i one będą, nasze dzieci będą o nich wiedzieć. Thank you.
obecny szef książę królujący w Monako. Z nim mi się zdarzyła bardzo śmieszna historia. Dlatego, że ja go poznałem 8 lat temu i jak się witaliśmy, mogę pana wziąć za rękę? Ja powiedziałem coś głupiego, to znaczy powiedziałem, you know, Wrocław, nice city, beautiful ladies. On na mnie spojrzał i powiedział, to dobrze. To jest Prince Andrew, ten brytyjski, a to jest prezydent Havel.